witam Państwa. Na łamach telewizji Tagen będę się prezentował po raz pierwszy, więc przedstawię się. Nazywam się Krzysztof Kolecki. Jestem psychologiem i seksuologiem. W mojej praktyce zajmuję się przede wszystkim pomocą psychologiczną dla ludzi przeżywających przeróżne kryzysy psychologiczne, poradnictwem małżeńskim i promocją zdrowia psychicznego. Jako osoba od dzieciństwa wręcz zainteresowana tajemnicami tego świata, z których za największą uważam tajemnicę głębi ludzkiej świadomości, świadomie wybrałem te studia psychologiczne i cały czas podążałem ścieżką odkrywania tajemnic świadomości właśnie, posiłkując się przeróżnymi ścieżkami, przeróżnymi tradycjami. Medytacja buddyjska, tai chi chuan, tantra, szamanizm. Trenowałem wychodzenie z ciała, trenowałem świadome śnienie. Aż w końcu, około 5 lat temu, zawitała do mojego życia inspiracja z dziedziny, o której będę właśnie Państwu mówił. Ten nowy temat, ta nowa dziedzina moich badań zawitała w moim życiu dzięki licznym kontaktom z ludźmi, którzy zajmują się neoszamanizmem. Otóż któregoś dnia moi znajomi szamani, cudowna para ludzi z Polski, Etira i Jaskon, opowiedzieli mi o swoich fascynujących przeżyciach podczas zażycia czegoś, co nazwali ayahuasca. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest, ale spostrzegłem w ich opowieści, w tym ich entuzjazmie, w tym, jak promienieli radością i swobodą, dostrzegłem temat, za który chcę się wziąć. I stąd, proszę Państwa, właśnie pierwszy temat dziś. Drugim tematem będą zdumienia wokół właśnie tej substancji zwanej ayahuasca. A pierwszy temat w tej chwili, który będę omawiał, to będą bardzo inspirujące życiorysy ludzi zajmujących się badaniem enteogenów. Co to są enteogeny? Z tym pojęciem większość ludzi najprawdopodobniej jeszcze nie miała w ogóle do czynienia, ale większość z nas najprawdopodobniej kojarzy rozliczne środki chemiczne pod nazwą psychodeliki. Ta nazwa psychodeliki zawitała w świadomości społecznej już co najmniej od pół wieku. Się umacniała cały czas i myślę, że każdy jest z nią mniej więcej zaznajomiony. Termin psychodeliki do dnia dzisiejszego jest takim nazwaniem tych środków chemicznych stosunkowo najbardziej neutralnym. Natomiast ja uważam, że co najmniej od kilkudziesięciu lat należałoby ten temat w ogóle lansować pod nazwą enteogeny właśnie. Co to znaczy enteogen? Enteogen, chociaż może nam się kojarzyć z genem, o cóż tu chodzi? Chodzi tu o to, że z języka greckiego nazwa ta została ukuta dokładnie w taki sposób, aby znaczyła, jak po grece, enteos genestai, czyli tworzący wewnętrzną boskość lub ewentualnie objawiający wewnętrzną boskość. W zasadzie to jest teza, która za tym stoi, jest bardzo podobna jak za pojęciem psychodelik. Psychodelik znaczy objawiający psychę. Ale świadomość badaczy od ostatnich kilkudziesięciu lat znacznie bardziej wzrosła na temat tego, jakim gigantycznym potencjałem są te środki i co one tak naprawdę, jaką głębię one tak naprawdę objawiają. A więc teraz za tą nowo lansowaną nazwą enteogeny kryje się przeświadczenie, że są to środki, które wręcz nieuchronnie są w stanie ludziom zażywającym je zapewnić przeżycia w pełni mistyczne.
To jest clue tej sprawy. Rozszerzona definicja mówi, że enteogenami będziemy nazywali przede wszystkim substancje chemiczne, które pochodzą od roślin tradycyjnie używanych przez rozliczne ludy praktykujące nadal szamanizm, zwane przez nich świętymi roślinami. Także zarówno te rośliny są obdarzane przez te ludy rewerencją wielką, wielkim uznaniem, szacunkiem, jak i środki pochodzące od tych roślin, a szamani mówią oczywiście, że nawet i ta quasi-substancja niematerialna stojąca za tymi środkami, za tymi roślinami, po prostu duchy tych roślin są tym clue, które działa na naszą psychikę. Chociaż, jak powiedziałem, większość ludzi wie, czym są psychodeliki i mniej więcej z czym to się je, to jednak można by zapytać, jest to w pełni racjonalne pytanie, po co nam one? Skoro już wiemy, co to jest, to po co nam to? Otóż jeden z najgłośniejszych współcześnie badaczy enteogenów, farmaceuta David Nichols, odpowiada na to pytanie zawsze tak, kiedy ludzie go o to pytają. Wiecie przecież, że istnieją takie zdarzenia życiowe, które są kamieniami milowymi, które potrafią zmienić życie człowieka na zawsze. Należą do nich. Pierwsza miłość, zawarcie związku małżeńskiego, narodziny dziecka, pierwszego, następnych również, rozwód, w końcu najmniej wesołe, śmierć, odejście osoby najbliższej, jakiejkolwiek bliskiej, zażycie LSD i następuje pauza. Opowiadający o tym Nichols celowo robi pauzę, ja też celowo robię pauzę i celowo rzeczywiście wywołuje to wrażenie zdumienia u ludzi słuchających. To zdumienie oczywiście, oni nie wiedzą, z czym to połączyć jeszcze i nikt nie będzie wiedział, dopóki nie spróbuje samodzielnie. Czyli, podsumowując, enteogeny są środkami psychoaktywnymi, które mają gigantyczną moc prawie natychmiastowego, częstokroć od pierwszego zażycia, skokowej zmiany naszej samoświadomości. Zmiany najczęściej, prawie zawsze, zmiany w kierunku bardzo pozytywnym. A więc w dalszym ciągu tego wykładu ja zdecydowałem się Państwu, bo to nie jest moja prezentacja umieszczona w sieci pierwsza na ten temat. W tym wykładzie zdecydowałem się zaprezentować Państwu pewne inspiracje, inspirujące zdarzenia i inspirujące słowa z życia i z pracy właśnie największych badaczy enteogenów. Dodatkowo tezą w trakcie tego, jak studiowałem ten temat przez ostatnie 4 lata, zaczęła w mojej głowie taka teza wyrastać, że zacząłem zauważać po prostu, że można powiedzieć, że ta dziedzina badań bardzo doskonale pokazuje pewną rzecz z zakresu seksuologii kulturowej, o której często zapominamy. To jest bardzo ważna kwestia. Otóż teza brzmi, że prawie za każdym wielkim odkryciem dokonywanym przez naukowca mężczyznę, prawie za każdym wielkim odkryciem, czy jego całościową pracą, bardzo kontrybuującą wkład nauki dziedziny, stoi kobieta, jego najlepsza partnerka, najbliższa, niekoniecznie pierwsza życiowa, ale któraś tam z kolei, która jest albo co najmniej w połowie tak samo, czy nawet w takim samym, w takiej samej wielkości jest jej wkład naukowy, twórczy, albo przynajmniej jej pomysły owocowały najważniejszymi, czy jednymi z najważniejszych inspiracji w karierze naukowej tego mężczyzny. I tą tezę postaram się dzisiaj udowodnić. Mam nadzieję, że kobiety się ucieszą.
Oczywiście w tym krótkim przeglądzie znajdą się również tacy badacze, którzy postawili pewne właśnie wielkie stopnie kamienie milowe w badaniu nad tą dziedziną, co do których jeszcze nie udało mi się tak głęboko wgryźć ich biografię i być może też to zjawisko nie zaszło aż tak bardzo. Niemniej jednak trzeba ich po prostu wymienić jako ludzi, którzy są najbardziej znani z badań nad psychodelikami enteogenami. Pierwszym, jednym z największych absolutnie nazwisk wśród mędrców poprzedniego wieku jest znany filozof, pisarz Aldous Huxley. Otóż prawdopodobnie myślę, że wszyscy go kojarzymy z wielkiego dzieła antyutopii pod tytułem Nowy Wspaniały Świat. Natomiast być może nie każdy kojarzy tego człowieka z napisania eseju pod tytułem Drzwi percepcji i towarzyszącego mu dalej Niebo i piekło. Został on wydany w krajach anglojęzycznych w 1954. U nas prawdopodobnie z tego, co udało mi się wywnioskować z sieci, chyba pierwsze tłumaczenie na język polski było w 1991, pierwsze wydanie. I ta książka, proszę Państwa, była właśnie w połowie XX wieku jak pojawienie się, jak pierwsze odkrycie komety Halleya. Impact opisu, który Huxley zawarł w tym eseju, opisu jego pierwszego doświadczenia po zażyciu meskaliny, bardzo popularnego w tych czasach środka enteogennego. Impact był olbrzymi. Wśród ludzi, jako że już był znanym filozofem, pisarzem, także wśród całej śmietanki intelektualnej naszej cywilizacji, ten opis odegrał olbrzymią rolę w zapoczątkowaniu nowych tendencji, potrzeb badawczych właśnie nad środkami zmieniającymi, rozszerzającymi ludzką świadomość. On był jednym z pierwszych, którzy powiedzieli wprost, to nie są przecież narkotyki, to nie są odurzacze, one działają wprost przeciwnie. Nie tłumią naszych możliwości percepcyjnych i poznawczych, tylko je rozszerzają. Także za jego przykładem poszli liczni ludzie. Wszyscy badacze enteogenów chylą czoła przed Aldousem Huxleyem. A dokładnie wczytawszy się w jego biografię, warto zauważyć, że jest też taki bardzo znamienny zdarzenie, właśnie rysujące pewien balans pomiędzy płciami, który położył światło na całe jego życie, na całą jego twórczość, a już na pewno na to, z czego ludzie po jego śmierci go pamiętają. Otóż w książce This Timeless Moment, wydanej w 1968, na razie tylko poza Polską, jego druga żona, Laura, opisuje najpierw, jak Aldous żegnał swoją pierwszą żonę, Marię, w trakcie jej umierania. Towarzyszył jej przez tygodnie. Jak to robił? On już wtedy był zaznajomiony z tybetańską księgą umarłych, Bardo Todol. I czasami czytając jej wprost fragmenty, czasami po prostu podążając za tą ideą, wprawiając żonę w stan pogłębionej hipnozy, bo był w tym wytrenowany, po prostu relaksował ją i prowadził ją umierającą przez długie dni cały czas ku miłości i ku światłu. Dzięki temu ona najprawdopodobniej umarła w najwyższym z możliwych stanów psychicznych, jakie tylko można osiągnąć. Balans zarysowuje się tutaj też w taką stronę, że jego druga żona, właśnie ta, która opisuje to w książce, Laura, kiedy sam Aldous Huxley umierał, postąpiła dokładnie analogicznie. Spełniła prośbę Aldusa, żeby wstrzyknąć mu dwie dawki LSD, substancji, z którą on już był zaznajomiony. Wiedział, jak działa i wiedział, że ona pozwoli mu jak najbardziej bezboleśnie, jak najbardziej bezlękowo i z jak najszerzej otwartymi drzwiami percepcji, jak on to ujmował, z jak najszerzej otwartą świadomością po prostu wejść poza te drzwi śmierci fizycznej do następnego bytowania w innym wymiarze. Także jest to bardzo znamienny przykład, który prawdopodobnie zainspirował wielu
terapeutów psychodelicznych właśnie do tego, żeby użyć enteogenów do towarzyszenia ludziom terminalnie chorym, ciężko umierającym, na przykład chorych już na terminalne stadia raka, żeby wygaszać w nich lęki i ból związany z procesem umierania. Jest to fantastyczne, tutaj otwiera się cały czas, w zasadzie niektóre badania w tej chwili są już prawie powtarzane z pierwszej i drugiej fali badań, w tej chwili mamy trzecią falę badań nad tym i cały czas rysuje się w tym gigantyczne pole do popisu, do pomagania ludziom. Drugim wielkim nazwiskiem w badaniu tych tradycyjnych środków używanych przez kultury szamańskie był Richard Evans Schultes. Był on biologiem, nazywa się go do tej pory ojcem etnobotaniki. Jako pierwszy naukowiec akademicki badał laboratoryjnie ayahuaskę i wiele innych środków, z których ludzie licznych plemion Puszczy Amazońskiej są znani. I te jego badania i jego publikacje, które bardzo szeroko popularyzował, można powiedzieć, że one pchnęły właśnie do dalszych badań, dalszych poszukiwań i pisania o swoich odkryciach ludzi tak znanych, jak właśnie też Aldous Huxley, William S. Burroughs, znany pisarz psychodeliczny i Carlos Castaneda, o którym później też powiemy trochę. Najbardziej Richard Evans Schultes jest znany z książki Rośliny Bogów, Plants of the Gods. Schultes, badając tradycję używania roślin do wszelkich zastosowań, nie tylko leczniczych, rytualnych, ale do wszelkich zastosowań, badał również tak znaną już nam substancję jak curara, która na przykład przez dziesięciolecia w tej chwili, jak już farmacja zachodu ją bada, badania nad curarą, którą znają pod szeregiem odmian prawie wszystkie plemiona Amazonii, do tej pory zaskutkowały już prawie 60 patentami farmacji różnych rodzajów leków, anestetyków i tak dalej. Także Hoffman rzeczywiście bardzo mocno przyczynił się do popularyzacji wiedzy i wzrostu naszej wiedzy na temat tego, jak rdzenne ludy wyzyskują tą mądrość od roślin najczęściej, ale nie tylko od roślin. Następnym wielkim nazwiskiem, tutaj chyba nie można już powiedzieć badaczem czy naukowcem, bo został na tym polu odsądzony od czci i wiary, ale następnym wielkim piewcą technik szamanistycznych opartych wcale nie głównie, jak sądzą jego adwersarze, wcale nie głównie na zażywaniu roślin psychodelicznych. W zasadzie on się tym tylko w pierwszym tomie swojego dziesięcioksiągu zajmował. Dalej już rozwijał narzędzia bardziej miękkiej ścieżki szamanistycznej, ale rzeczywiście pierwsza jego książka miała od razu bardzo szeroki impact w tamtych latach na młodzież naukową i nie tylko naukową w Stanach Zjednoczonych i dalej na całym świecie. Tak więc znamy Carlosa Castanedę z tego cyklu książek o sławetnym szamanie pochodzącym z plemienia Yaqui podobno, który miał się nazywać Don Juan Mezcalito, którego on spotkał kiedyś przez przypadek, który nie był przypadkiem i uczył się przez długie naście czy nawet dziesiątki lat u niego. Ostatecznie jednak wychodzi na to, że postać Carlosa Castanedy, bardzo tajemnicza postać, on bardzo długo niewiele o sobie mówił w mediach, do niewielu rzeczy się przyznawał, był takim nieuchwytnym bardzo duchem. Ostatecznie okazało się, że on właśnie bardziej niż naukowcem, wprawdzie miał magisterium z antropologii, ale potem uznano go po prostu za oszusta. Wielu badaczy antropologicznych stwierdziło, że wnioski, do których on doszedł, są kompletnie nieuprawnione, że on nie był w stanie spotkać takiego człowieka serwującego taką myśl, chociaż nad tym też można dyskutować. Jedyne, co jest pewne, bo zostało udowodnione dzięki badaniom, można by powiedzieć, że detektywistycznym, jedynym, co jest pewne, i też policyjnym, jedynym, co jest niestety pewne, to, że odszedł w niesławie. Po jego śmierci ludzie z grona jego wielbicieli, można to w pełni nazwać sektą niestety,
zaczęli zeznawać i okazało się, że czterech z nich, podążając za jego naukami, doszło prawdopodobnie donikąd, a przynajmniej nie da się ukryć, dokąd ich świadomość odeszła po śmierci, ale skończyli, ich ciała skończyły, jak się wydaje, bardzo tragicznie. Także okrzyknięto go głównie jednak niestety hochsztaplerem i oszustem. Jednak należy podkreślić, że jego książki, jego dzieła zainspirowały miliony ludzi. Na pewno zainspirowały wielu z tego bardzo szerokiego w latach późnych 60. ruchu hipisowskiego do tego, żeby pielgrzymować wręcz do Meksyku i nagabywać każdego prawie napotkanego Indianina, czy on ma jakąś wiedzę o roślinach zmieniających świadomość. Tutaj w życiu Carlosa Castanedy warto też zaznaczyć, że również zaznaczył się taki balans pomiędzy płciami. Otóż on wychował, można tak powiedzieć, w tym środowisku swoich wielbicieli również dwie kobiety, które też mieniły się antropolożkami, na pewno studiowały kiedyś, które wypłynęły na szerokie wody literatury faktu ponoć, ale chyba jednak bardziej należy to brać ich książki za literaturę fikcji. Są to Florinda Donner Grau i Taisha Abelard. Również w Polsce są tłumaczenia ich kilku książek dostępne. Może niektóre nakłady się wyczerpały, ale można szukać, bo jest to przetłumaczone na język polski. Mamy tutaj zdjęcie Carlosa Castanedy, jedno z bardzo niewielu. On bardzo nie lubił się fotografować. Wyjaśniał to tak jak wielu szamanów, że utrwalenie jego imidżu na czymś sztucznym może mogłoby mu odebrać duszę, a przynajmniej chce być bardzo człowiekiem zgodnie ze swoją ideą swojego szamana, chce być kimś nieuchwytnym, nierozpoznawalnym. Natomiast na pewno uchwytna i bardzo rozpoznawalna i była okładka Time'a, sławetnego wydania z 1973 roku, którą tu widzimy, w której on opisał właśnie te swoje doświadczenia nad nauką magii, jak to wtedy nazywano, szamańskiej. I to właśnie ten artykuł, głównie w tym jakże popularnym piśmie w Stanach, wtedy wywarł tak ogromne wrażenie na wielu następnych antropologach i też również nieprofesjonalistach, jak powiedziałem, zwykłych poszukiwaczach z kultury hipisowskiej. Bardzo ważnym nazwiskiem jest nazwisko Szulgin, a raczej będziemy mówić o Szulginach wręcz, bowiem jego drugie czy trzecie już nawet małżeństwo zaznaczyło tutaj właśnie jeden z największych balansów pomiędzy tym, ile wnosi w ich pracę kobieta, a ile mężczyzna. Także mimo tego, że oczywiście jego nazwisko samo w sobie jest rozpoznawalne i w encyklopediach wszelkich i annałach nauki, to jego żona Anna też bardzo się przyczyniła do badań nad enteoginami. Można ich nazwać chemicznym małżeństwem. Aleksander Sasza Szulgin był człowiekiem uwielbianym w środowisku badaczy i entuzjastów psychodelików. Z racji swej dobroci, szczerości, poczucia humoru i naprawdę złotego serca. Niestety zmarł rok temu. Chylę czoło. Jego żona natomiast nadal żyje. Polecam do obejrzenia o taką notę biograficzną w postaci filmu dokumentalnego. Film nazywa się Dirty Pictures, nakręcony 5 lat temu. Otóż Saszę Szulgina, Aleksandra Saszę Szulgina, pochodzenia rosyjskiego, jak można usłyszeć z imienia, można w pełni nazwać natchnionym chemikiem. Był on odkrywcą, który najpierw pracował na zlecenie rządu Stanów Zjednoczonych, również FBI i DEA. Potem już bardziej pracował w swoim własnym prywatnym laboratorium, cały czas entuzjastycznie odkrywając nowe cząsteczki, które po wymienieniu kilku atomików on znów testował sam na sobie i następnie puszczał w świat, jeśli przekonał się, że ich działanie jest dla ludzkiej psychiki beneficjalne.
Potem dołączyła do tych badań jego żona. Ona stała się z kolei bardzo znaną terapeutką psychodeliczną. Wspólnie napisali bardzo ważne dwie książki, bardzo ważne chemiczne dzieła o enteogenach. Pierwsza Tikal, opisująca działanie 55 związków enteogenicznych, które są na bazie tryptaminowej. Druga Pichkal z podtytułem Chemiczna historia miłosna. No, to ten tytuł zdradza, że oni po prostu oboje kochali te związki chemiczne za to, jak działają na nich i na ludzi, ale równie mocno też kochali siebie nawzajem. Ta książka Pichkal omawia 179 związków enteogenicznych i ich działanie i sposoby ich syntetyzowania na bazie fenetyloamin. Chociaż wypróbowali tych związków setki, to zawsze mawiali, że najlepszym narzędziem, najskuteczniejszym narzędziem do osiągania stanów odmiennych świadomości, stanów transpersonalnych, stanów mistycznych, równie dobrze można powiedzieć, jest miłość. I niektóre z tych środków działają na nasz mózg właśnie tak, że one jakimś sposobem, do końca neuronauka jeszcze tego nie wie dokładnie jak, nie jest w stanie opisać tej farmakomechaniki, ale każdy zażywający może się tego doświadczyć sam na sobie, że te środki niejednokrotnie otwierają przestrzeń serca. Następnym gigantycznym nazwiskiem, i znów jest to osoba zaliczana do tej pierwszej gwardii tak zwanej zajmującej się tymi badaniami, jedno z największych znów nazwisk w tym temacie i znowu osoba, która zmarła stosunkowo niedawno, bo w 2008, jest to Albert Hofmann, naukowiec pochodzący ze Szwajcarii, pracujący przez długie lata w Szwajcarii. Polecam do obejrzenia biograficzny film na temat jego i jego najważniejszego, najgłośniejszego odkrycia, choć dokonał ich kilku równie istotnych, ale tym najgłośniejszym było to pierwsze, które otworzyło dla psychiatrii, dla psychofarmakologii i psychologii pierwszy środek tak powszechnie dostępny, który działa enteogenicznie. Było to LSD. To był człowiek, który odkrył LSD. Wprawdzie jest to stosunkowo, wśród tych licznych substancji, stosunkowo taka najbardziej syntetyczna, ale też pochodzi od natury, no co tu dużo mówić, akurat nie od rośliny, ale pochodzi też od grzyba pasożytującego na zbożu. Albert Hofmann stał się też uwielbiany w środowisku ludzi badających ludzką świadomość za to, że odkrył ten środek, którego potencjał jest, jak porównało wtedy go wielu światłych ludzi do potencjału bomby atomowej, tylko że bomba atomowa ma potencjał bardzo negatywny, a LSD, jak wszyscy uważali i uważają do tej pory, ma potencjał niezwykle pozytywny. Znaczy, także oprócz tego, że jest znany z odkrycia LSD, on też wyizolował z grzybów psylocybinowych równie sławetnej części przyrody ożywionej, która daje nam w darze właśnie taki związek chemiczny, dwa związki chemiczne dokładnie, które są w stanie tak skutecznie otwierać naszą psychikę, czyli wyizolował psylocynę i psylocybinę, dwa te najważniejsze związki czynne w grzybach psylocybinowych. Znaczek, który tutaj widzimy, to nie jest oczywiście znaczek pocztowy, tylko jak się można domyśleć, jest to znaczek, na którym jest rozpuszczony kwas LSD. W takiej formie, w jakiej był rozprowadzany w latach 60. I tutaj na tym znaczku uwieczniono datę, rok 43, uwieczniono sławetne wydarzenie, to, co mu się pierwszy raz w życiu przydarzyło, co było dla niego najsilniejszym i najbardziej pamiętanym przez niego i przez wielu innych doświadczeniem enteogenicznym na świecie. Przez przypadek dostała się do jego krwioobiegu ta jakże silnie działająca substancja LSD. On nie był świadom, ale szybko odgadł, że musiał się przez przypadek tym jakoś pewnie przez skórę zarazić i to jednocześnie zdradza, jak silnie jest to działająca substancja. Bardzo trzeba uważać z dawką.
Otóż on, wracając z laboratorium, kiedy właśnie pracował z tą substancją, wracając na rowerze, spostrzegł, że z jego świadomością, z jego postrzeganiem świata dzieją się niesłychane wprost rzeczy. Było to jedno z najsilniejszych jego doświadczeń, chociaż już powtarzał w swojej biografii, że chociaż nawet od dziecka już miewał czasami doświadczenia takie transpersonalne, ale mówi, że to było absolutnie jedno z najsilniejszych. Albert Hofmann po tym przeżyciu i w ogóle potem popularyzując te środki, mawiał: naukowiec, który nie jest jednocześnie mistykiem, nie jest tak naprawdę prawdziwym naukowcem. I proszę Państwa, to jest prawda, z którą akurat zgadzają się, to, bo też na sobie wielokrotnie doświadczyli, na przykład fizycy kwantowi. Coraz większy odsetek naukowców, nawet działających w bardzo wąskich polach nauk ścisłych, współcześnie dochodzi do bardzo podobnego wniosku. A przynajmniej terapeuci psychodeliczni mawiają, że prawie nie znają takiego naukowca z nauk ścisłych, który by po przeżyciu czegoś takiego, najczęściej rzeczywiście poprzez podanie im środka enteogenetycznego, ale też czasami po przeżyciu jakiegokolwiek doświadczenia mistycznego, osiągniętego jakąkolwiek techniką lub przypadkowo, nie znają takiego naukowca, który by po takim przeżyciu mistycznym nie wyszedł poza ściśle materialistyczny paradygmat i pogląd na świat. Nie wyszedł poza to w sferę ducha, oczywiście. Następnym wielkim nazwiskiem jest Michael Harner, urodzony w 29 roku poprzedniego wieku. Ten badacz jeszcze żyje i znamy go z tego, że był pierwszym antropologiem, który nie tylko opisywał to, jak opowiadają o działaniu ayahuaski ludy rdzenne, ale też samodzielnie zażył tą substancję. Czyli on się wpisywał jak najbardziej w ten nurt antropologii, który zapoczątkował Polak Bronisław Malinowski, który potem dalej rozwinął już w tak kategorycznym kierunku właśnie Carlos Castaneda. Nurt, który mówi, należy wszystko dogłębnie zbadać samodzielnie, wnikając w temat jak najgłębiej się da, a nie grając rolę oddalonego, ponoć obiektywnie obserwatora. Tak więc Harner po raz pierwszy był pierwszym antropologiem. Nie znaczy to, że pierwszym białym naukowcem, który zażył ayahuaskę, tą, jak to się mówi, telewizję Puszczy Amazońskiej sławetną. Również badał wszelkie rytuały ayahuaskowe Indian Jivaro, potem Indian Shipibo-Konibo. Plemię Shipibo-Konibo to jest jedno z najbardziej znanych ze sztuki ayahuaskowej i sztuki uzdrawiania ceremonialnego za pomocą ayahuaski. Później, w późniejszych latach swojego życia, on popularyzował ideę, nie wiemy jak daleko zaszedł, prawdopodobnie niezbyt daleko zaszedł w tych swoich badaniach ayahuaski, ale przynajmniej otworzyła go ona na tyle, że odkrywał coraz bardziej, że w zasadzie wszystkie tradycje ludów rdzennych, gdziekolwiek na świecie, zawierają ten pierwiastek szamanistyczny, jakkolwiek oni tego nie nazywali. Wiadomo, nazwa szamanizm pochodzi od ludów Azji Północnej i niekoniecznie inne ludy by chciały swoją tradycję nazywać tak samo. Niemniej jednak główne techniki, czy rdzeń wierzeń, rdzeń idei na temat świata i roli człowieka w świecie jest u wszystkich ludów dokładnie taki sam. Wszyscy uzdrowiciele plemienni chcą używać jakichkolwiek technik wchodzenia w odmienne stany świadomości, nie tylko posiłkując się właśnie enteogenami, chcą używać jakichkolwiek technik do tego, żeby pomagać swoim ludziom. I Michael Harner pod koniec swojego życia bardzo popularyzował ideę core szamanizmu, gdzie za najważniejszą z technik, czy najprostszą dla każdego w zasadzie technikę i najmniej ryzykowną uznał bębnienie, technikę pracy z bębnem. Core szamanizm dokładnie opisywał to oczywiście też w kilku książkach wydanych do tej pory, większość tylko po angielsku, po polsku mamy tylko Drogę Szamana, ale za to jest to jedna z najważniejszych jego książek.
ta idea core szamanizmu mówi, że właśnie skoro my, ludzie Zachodu, zagubiliśmy tą tradycję tak dogłębnego komunikowania się ze światem natury, tak utknęliśmy w tym naukowym paradygmacie materializmu, to dlaczego nie odzyskać tego myślenia, tej świadomości, nawet kosztem, że będziemy mieszać tradycje z różnych stron świata i nie będziemy nawet w pełni w takiej właśnie ortodoksji z tym. Jak najbardziej można tak zrobić i wielu ludzi nazywa to może mniej ortodoksyjnie neoszamanizmem po prostu. I de facto większość ludzi, która mieni się szamanami w tej chwili ze świata Zachodu, robi to dokładnie w taki sposób. Następne wielkie nazwisko, i znów zaznaczę, nie jest to nazwisko tylko pojedynczego badacza, mężczyzny, tak jakby chciała nasza zmaternalizowana kultura. Raczej mówmy tu o małżeństwie całym. Nazwisko Wazonowie. Bardziej znany jest oczywiście Robert Gordon Wazon, który był jednym z najbogatszych ludzi, którzy zajęli się nieprofesjonalnie odkrywaniem tajemnic świętych roślin szamanizmu. Był po prostu biznesmenem bardzo znanym i miał, nie wątpię, że przyjemność i szczęście, pojąć za żonę Rosjankę. Rosjanka Walentina otworzyła go przy którejś wycieczce w naturę, otworzyła go na ideę taką, że oto można zerwać grzyby, które napotykamy, i można z nich ugotować posiłek, czy usmażyć posiłek. On na początku był przerażony tym pomysłem. Jak to, grzyby? Nie, to jest coś, nie ufam grzybom, tak? Natomiast ona go do tego przekonała i on zjadłszy się przekonał. Od tego momentu zwykł umawiać, że generalnie większość kultur Zachodu można by nazwać mykofobicznymi, czyli bojącymi się grzybów, a tymczasem większość kultur Wschodu, a na pewno naszą słowiańską, można nazwać mykofilijnymi. My Polacy, wiadomo, uwielbiamy zbierać grzyby. Także chociaż człowiek Zachodu ufa tylko tym grzybom, które ktoś tam wyhodował i mu już daje w sklepie, to my, wiadomo, możemy tego też uczyć innych, że są cudowne grzyby, warte zbierania i to jest też wielka przyjemność. I tak się składa, że po tym otwarciu się na w ogóle na to królestwo istot żywych, jakimi są grzyby, olbrzymie, tak się składa, że on bardzo szybko przypomniał sobie, bądź też odkrył, że istnieją dwie takie rodzinki grzybów, które są znane z tego, że zawierają środki enteogeniczne w sobie. Są to właśnie grzyby psylocybinowe i stał się znany z tego, że jako pierwszy biały w trakcie pielgrzymki swojej do Indian w Meksyku, jako pierwszy biały najprawdopodobniej uczestniczył w pełnej ceremonii zwanej Teonanacatl. Nazwa pochodzi od ich języka określającego właśnie małe grzyby boskie, małe boskie grzyby. Jak każdy ród rdzenny, jak każde plemię indiańskie gdziekolwiek na świecie, oni mówili o tych istotach żywych jako o pewnych osobowościach, również duchowych osobowościach. Indianie, głównie Mazatecy, mówili, że oni od początku, od zarania swojego istnienia uczą się żyć i wszystkiego uzdrawiać, uczą się od duchów grzybów psylocybinowych, których rośnie tam kilka odmian, a na całym świecie w tej chwili już wiemy, że licznik gdzieś tam, myślę, że w latach około 10 lat temu zatrzymał się na około 180 gatunków i nadal rośnie. Na całym świecie są do spotkania w środowisku naturalnym. Później doświadczenia, zainteresowania Gordona Wazona i jego żony, również Walentiny, poszły w kierunku grzyba bardziej charakterystycznego, właśnie łatwiejszego do spotkania, już na pewno łatwiejszego do rozróżnienia w naszej szerokości geograficznej również, czyli przesławnego muchomora czerwonego. Wielu z nas uczono przecież, że muchomory to lepiej od tego z daleka, bo to są grzyby trujące potencjalnie śmiertelnie. Oczywiście niektóre są, lecz nie muchomor czerwony. Muchomor czerwony jest grzybem, który zawiera enteogen, czyli substancję mogącą
otwierać naszą świadomość w sposób niezwykle pozytywny. Jedyny problem z tym grzybem jest taki, że niezwykle trudne jest ustalenie dawki. Tak więc od razu przestrzegam, nie zachęcam tutaj ludzi nieprzygotowanych do tego, do prowadzenia jakichś takich własnych eksperymentów na własną rękę. Tak więc Gordon Wason napisał kilka poczytnych książek, stworzył kilka niezwykle ciekawych hipotez na temat impaktu na kulturę naszą w ogóle cywilizacyjną, tego, jakie miało zażywanie, prawdopodobne zażywanie środków enteogennych od zarania tworzenia się naszych, tych już opisanych przez historię cywilizacji. Na przykład zajął się udowadnianiem tezy, że sławetna, opisywana w księgach, starożytnych księgach hinduizmu, Wedach, Soma, substancja boska, to był prawdopodobnie właśnie muchomor czerwony, być może z domieszkami. Następnie sugerował też, że w sławetnych, w naszym kręgu kulturowym, w kulturze hellenistycznej, w sławetnych misteriach eleuzyjskich, które były najszerzej znanymi w świecie prawdopodobnie misteriami obrzędu inicjacyjnego, misteria eleuzyjskie. On z kilkoma osobami rozwijał tezę, że główną rolę tam odgrywał również podawanie ludziom substancji entogenetycznej, jakiegoś rodzaju alkaloido-ergolinowego. Nie udało się w pełni oczywiście odkryć jeszcze, co to mogłoby być. Ale teza nadal jest ciekawa i warta dalszych badań. Na tych zdjęciach pokazujemy tutaj akurat parę, zdecydowałem się pokazać parę akurat nie Gordona Wasona z żoną, Valentiną, ale widzimy na tym drugim zdjęciu przesławną szamankę Indian Mazateków, u której on po raz pierwszy właśnie doświadczył ceremonii grzybów, sławną Marię Sabinę, którą dokładnie po opisaniu w jego artykułach i książkach właśnie bardzo licznie, niezwykle chętnie odwiedzali wszyscy następni ludzie, którzy chcieli badać wszelkie rytuały i działanie uzdrawiające tego grzyba, substancji, którą zawiera na ludzkie umysły. Tak więc ta piękna, stara twarz, no to jest oczywiście twarz Indianki Marii Sabiny. Następne przesławne nazwisko to McKenna i znów raczej McKennowie niż pojedynczy McKenna, chociaż obydwoje są uznanymi naukowcami, którzy mają olbrzymi dorobek publikacji w swoich wąskich dziedzinach, lekko różniących się od siebie. Także Terence McKenna i jego brat Dennis McKenna. Terence również niestety odszedł na przełomie wieku XX i XXI. Jego brat McKenna, Dennis, nadal żyje i ma zaszczyt dyrektorować bardzo znanemu w środowisku badaczy enteogenów Instytutowi Heftera. Terence natomiast swoją wręcz gigantyczną popularność zdobył dzięki temu, że w drugiej połowie swojego życia, kiedy już wysycił się podróżami w różne kraje świata i próbowaniem prawdopodobnie wszystkich chyba substancji enteogennych, do jakich tylko mógł zdobyć dostęp, Terence był znany z tego, że stał się wspaniałym mówcą, osobą niezwykle charyzmatyczną, która później korzystała również z kultury wideo rave'owej. Pod takty muzyki psychodelicznej, rave'owej, popularnej od lat 90. tak bardzo w klubach młodzieżowych, dawał odczyty czy wykłady na temat tego właśnie, jak to enteogeny mogą pomóc nam otwierać naszą świadomość. I był w tym naprawdę niezwykle inspirujący. Terence McKenna, oczywiście, że z towarzyszeniem swojego brata, bo jego ich pierwsze odkrycia największe, ich pierwsze objawienia, na przykład te w dżungli kolumbijskiej, w sławetnym La Chorea, ich pierwsze objawienia, oni doświadczali ich wspólnie, byli tam po prostu razem. I także wiele tez, wiele teorii, chociażby nie wiem, jak były one dla nas szalone, które stworzyli, to nie tylko właśnie Terence stworzył, ale jestem przekonany, że oni wspólnie, każdy z nich miał w
tym swój wkład. Także jest to tutaj akurat jedyna para, która nie jest parą dwupłciową, no ale ci bracia byli naprawdę w dużym stopniu nierozłączni. Jestem pewien, że się bardzo kochali. Tak więc Terence, etnobotanik, pisarz, filozof, można go nazwać psychonautą totalnym. Co to znaczy psychonauta totalny? To jest taki, który z olbrzymimi pokładami odwagi rzucał się na bardzo głębokie wody właśnie odkrywania głębi swojej psychiki i podświadomości. Dzięki zażywaniu środków enteogennych. Niektóre z nich mieszał, czego również nikomu nie polecam. Jeśli to tylko w kontrolowanych warunkach przy udziale psychiatrów, psychologów i lekarzy. Terence McKenna stworzył liczne teorie. Jedna z najnowszych, która zyskała dodatkowo rozgłos, kiedy nadszedł jak gdyby jej czas, jedna z najciekawszych dotyczyła właśnie tego, co ponoć miało się zdarzyć w roku 2012. Wiem, że ze środowiska ludzi myślących inaczej niż tylko ściśle materialistycznie, ze środowiska ludzi nowej ery, ludzi otwartych na wiedzę również na temat tajemnic świata, wielu ludzi wiązało wielkie nadzieje z tą datą. Również Terence McKenna i stworzył na ten temat teorię tak zwaną Time Wave Zero, którą w bardzo niezwykle skomplikowany sposób starał się udowodnić przy towarzyszeniu innego naukowca też w sposób matematyczny i statystyczny. Oczywiście cała reszta świadka naukowego w ogromnej większości stwierdziła, że jest to teoria kompletnie nienaukowa i zupełnie nieudowadnialna. Być może tak było, niemniej jednak ta teza, ta teoria i wiele innych jego tez świadczą o tym, że umysł jego po zażyciu przeróżnych środków enteogennych był umysłem niezwykle twórczym i maksymalnie otwartym. Tak więc był jednym z najbardziej znanych, po innym psychologu, o którym za chwilę, był jednym z najbardziej znanych piewców psychodelików. Natomiast przeciętnym ludziom, którzy niekoniecznie parają się tematem naukowo, ale chcą sami na sobie doświadczać tego, jak działają te środki, przeciętnym takim ludziom on jest znany, oni, ta para, właśnie ta para, są znani głównie z tego, z napisania sławetnej książki. Napisali ją, niestety wtedy lata były legalnie niesprzyjające temu, żeby wychodzić z tym otwarcie, także napisali pod pseudonimami O.T. Oss i O.N. Erick. Pod takimi pseudonimami napisali książkę Magic Mushroom Grower's Guide, czyli przewodnik dla ludzi, którzy samodzielnie chcą uprawiać magiczne grzybki. I z tej książki, powielanej częstokroć nielegalnie, czy po prostu za pozwoleniem przyjaciół, którzy rozdawali to dalej, z tej książki korzystało i nadal korzysta dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy ludzi, którzy chcą mieć, pomimo tego, że niestety nielegalnie, po co, niepotrzebnie, na swój użytek takie środki, bo natura nam je dała i ci ludzie z tego korzystają i na przykład dzięki takim współcześnie produkowanym grow boxom, tak to się nazywa dokładnie po angielsku, właśnie sobie na własny użytek, ewentualnie dla swoich przyjaciół, czy też dla ludzi, których chcą też leczyć, w ten sposób sobie uprawiają grzyby magiczne. Bardzo ciekawy cytat, ale już nie będę w tej chwili przytaczał, nie będę tego czytał. Każdy, kto będzie oglądał, będzie mógł sobie zatrzymać i przeczytać. Następne wielkie nazwisko. Człowiek o wykształceniu naukowym, człowiek, który zainspirował wiele badań i początkowo był umocowany w jednym z najsławniejszych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, pełniącym wtedy jedną z wiodących ról w badaniu nad świadomością. Psycholog Timothy McLeary. W drugiej połowie jego kariery już cały establishment nie nazywał go naukowcem i większość ludzi też, która interesowała się tym tematem, raczej nazywała go prorokiem psychodelii. Taką rolę na siebie nałożył sam. Rola ta była
powiedziałbym, że uczyniła tyleż samo dobrego, co złego. No, może jednak z przewagą złego, bo przez to jego nawoływanie, aby rozdawać LSD i inne środki psychodeliczne komukolwiek na ulicy, ludziom nawet do tego nieprzygotowanym, przez to jego nawoływanie niestety doprowadził do tego, że stworzył się z tego zbyt wielki chaos. No i władze niestety musiały zareagować negatywnie, musiały nałożyć na to jakąś kontrolę. Niestety nałożyli najsilniejszy rodzaj kontroli, jaki tylko mogli sobie wymyśleć. Tym samym zatrzymali na blisko 40 lat wszelkie możliwości, również ściśle naukowych badań nad działaniem tych środków. Także było to niezwykle niefortunne zdarzenie, którego on potem żałował. Natomiast możemy go znać ze słów, które on popularyzował, oprócz tego, że po prostu nawoływał każdego do tego, żeby odważył się mieć doświadczenie psychodeliczne. Mówił: nakręć się, włącz się, nakręć się i odpadnij. Turn on, tune in and drop out. Oprócz tego popularyzował bardzo ważne hasło opisujące mechanizm, który odkrył już ktoś inny przed nim, mianowicie hasło mówiące o pewnej bardzo ważnej zasadzie BHP, kluczowej przy zażywaniu tych środków. To hasło brzmiało: substance, set and setting. Czyli w naszym języku to znaczy, że jeśli chcesz w sposób świadomy, bezpieczny, maksymalnie zminimalizować ryzyko przy zażyciu tych środków, musisz uważać na dawkę, jaką bierzesz, musisz być przede wszystkim pewny środka, jaki zażywasz. A to jest najważniejsza kwestia, trudna, która w tej chwili jest oczkiem w głowie naszych, jednym z oczek w głowie naszych polityków, walka z dopalaczami. Tak? Dopalacze niestety są mieszaninami substancji, których my nie mamy prawa wiedzieć, co zawierają. Dlatego są właśnie tak groźne, więc każdemu odradzam. Natomiast cudownie byłoby, gdyby nasze prawo dawało nam możliwość zażywania w kontrolowanych warunkach, bardzo rozsądnie, że byłoby to pod asystą psychologa czy psychiatry, zażycia środka enteogennego, którego działanie dokładnie znamy, dawkę mamy dokładnie przebadaną, jak ona zadziała, i tworząc dodatkowo odpowiednie nastawienie, set, i wchodząc w to nastawienie, wchodząc w to doświadczenie w odpowiednio ułożonym środowisku, tworzymy też setting, które to te trzy zasady: substancja, nastawienie i odpowiednio pięknie ułożone środowisko, w którym zażyjemy środek, będziemy mieli to przeżycie, stanowią jakby każde po jednej trzeciej sumarycznie składa się na to, jakiej jakości będzie to doświadczenie. Także z popularyzowania tej idei o tym bardzo ważnej zasadzie BHP Timothy'ego Leary'ego powinniśmy szanować. No, był on z pewnością uznany za jednego z najważniejszych apostołów rewolucji hipisowskiej, zwłaszcza te, jak zaczął swoje wielkie mowy przy wiecach nawiedzanych przez dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy młodych ludzi w słowetnym lecie miłości w roku 67. Timothy Leary był też znany z tego, że on był pomysłodawcą sławetnych eksperymentów naukowych, które na uniwersytecie, przez Uniwersytet Harvardzki były sygnowane w różnych miejscach. Był to eksperyment wielkopiątkowy, który udowodnił, że przeżycie po zażyciu enteogenu, to doświadczenie, jest w pełni zbieżne z każdym innym doświadczeniem mistycznym. Wręcz prawie nieodróżnialne. Drugi eksperyment, którego był jednym z pomysłodawców, to eksperyment więzienny w Concord Prison, który udowodnił, nie z tak dużą mocą jak ten pierwszy, nie z tak dużą mocą, ale też udowodnił, że zażycie tych środków może mieć pozytywną rolę w pomaganiu skazanym w procesie resocjalizacyjnym. Po prostu dlatego, że właśnie uświadamia im ich pomieszaną psychikę, która sprowadziła ich na złą drogę. Timothy Leary wraz z badaczem, który nadal jest aktywny, Ralphem Metznerem i Richardem Alpertem, który potem zmienił swoje nazwisko na nazwisko
podobne do guru Ram Dass. Oni wspólnie są znani z tego, że opublikowali coś, co można by nazwać swoistą mapą drogową dla przeżyć psychodelicznych, a układając tą mapę drogową, oni korzystali z księgi, która ma ustaloną wielowiekową tradycję w jednej z najpiękniejszych filozofii wschodu, mianowicie w buddyzmie tybetańskim. Tybetańska księga umarłych, po prostu Bardo Todol. Oni ją zaaplikowali do tego, żeby również człowiek z naszego kręgu kulturowego umiał zrozumieć i objąć jakoś swoim umysłem, który już po skończeniu działania tego środka, umysłem jednak bardziej racjonalnie wtedy działającym, umiał jakoś zinterpretować to przeżycie psychodeliczne. Następne wielkie nazwisko, również psycholog z tamtych lat, jego kariera rozpoczęła się w latach właśnie tej rewolucji psychodelicznej w latach 60. John Lilly. I również znowu jest to osoba, która zmarła stosunkowo niedawno, w pierwszym roku naszego wieku XXI. John Lilly, uważam, że warto byłoby go zapamiętać chociażby z takiego cytatu. W krainie umysłu to, co uważamy za prawdziwe, jest prawdziwe lub staje się prawdziwe w granicach odkrywanych empirycznie i eksperymentalnie. Owe granice są dalszymi przekonaniami, które również należy przekroczyć. Bowiem w krainie umysłu nie istnieją żadne granice. Jak on, proszę Państwa, doszedł do takiego przekonania? Otóż on, jego prace badawcze zahaczały o trzy bardzo ważne tematy. Po pierwsze, był jednym z pionierów badania wpływu LSD i ketaminy na świadomość. Wraz z licznymi współpracownikami prowadził te badania. Po drugie, był absolutnym pionierem badań nad świetnym narzędziem mechanicznym, który umożliwia nam wgłębienie się w naszą podświadomość, mianowicie z komorą deprywacji sensorycznej. Jeśli nie kojarzycie Państwo, co to takiego jest, to polecam do zobaczenia jeden z najsławniejszych psychodelicznych filmów science fiction. Jest to nie twarda SF, ale taka właśnie psychiczna SF. Film, który dokładnie na kanwie badań Johna Lilly'ego został oczywiście już jako fikcja pokazany. Film Odmienne stany świadomości, Altered States. Trzecie pole jego badań dotyczyło komunikacji pomiędzy ludźmi a delfinami. Chyba wszyscy Państwo już wiedzą, że delfiny są od dawna przez naukę uznane za jedne z najinteligentniejszych ssaków oprócz nas i innych prymatów. Wiemy, że mają coś na kształt języka, potrafią się z nami tym językiem symbolicznym porozumiewać. John Lilly wierzył, że my ludzie prędzej czy później nauczymy się z nimi porozumiewać jeszcze dogłębniej. I co jeszcze ciekawsze, w swojej karierze naukowej John Lilly usilnie starał się połączyć te wszystkie trzy wymienione do tej pory metody badawcze, pola badań i pomysły. Niestety zmarł jako człowiek chory. Niemniej jednak jego wkład naukowy jest całkiem godny pozazdroszczenia. Następne nazwisko, jest to na szczęście człowiek nadal żyjący, od którego możemy się uczyć, od którego każdy psycholog transpersonalny marzy, żeby się uczyć. Stanisław Grof, osoba pochodząca z naszego kręgu kulturowego, Słowianin, pochodzi z Czech, od dawna już pracuje w Stanach Zjednoczonych. Urodzony w 1931 roku ubiegłego wieku, Stanisław Grof, zwany przez Brytyjczyków Stanem Grofem. Z czego on jest znany? Otóż on przeprowadził najwięcej chyba na świecie rozlicznych eksperymentów badających możliwości leczenia osób zarówno psychicznie chorych, jak i fizycznie chorych, leczenia na przeróżne schorzenia za pomocą przeróżnych psychodelików, ale głównie za pomocą tego syntetycznego najbardziej, czyli LSD. Można by w pełni powiedzieć, że jest to najsławniejszy w świecie psychoterapeuta psychodeliczny. Od niego się wiele z tej dziedziny zaczęło. Oprócz tego, że był takim entuzjastą właśnie użycia środków enteogennych do bardzo szybkiego
pomagania ludziom, leczenia ich psychiki, głównie psychiki, ciała, z udowodnieniem, że one leczą ciało, oczywiście jednak mamy znacznie większe problemy, bo medycznie jest to znacznie bardziej złożone. Oprócz tego, że był entuzjastą używania tych środków chemicznych, w późniejszej fazie swojej kariery naukowej stał się znany również z tego, że wynalazł również metodę niechemiczną, która równie dobrze służy do osiągania stanów psychodelicznych, mistycznych, a jak on to nazywał, do stanów holotropowych. Przez to tą metodę nazwał metodą oddychania holotropowego. To też nie jest jakaś absolutna nowość w świecie wiedzy w naszych cywilizacjach ludzkich, bo wiele technik jogicznych i innych też opierało się na konkretnych technikach oddechowych. Natomiast on stworzył z tego technikę taką, która stosunkowo szybko, w ciągu krótkiego treningu, po pół godzinie jest w stanie wprowadzić człowieka już, umysł człowieka w stan taki właśnie mistyczny, który może być potem pozyskany również do psychoterapii po prostu. Także napisał też wiele ważnych dzieł naukowych, popularno-naukowych. Na szczęście całkiem sporo z tych książek jest już przetłumaczonych na język polski. Macie je Państwo tutaj na slajdzie. Także gorąco polecam, jeśli ktoś się interesuje psychologią, psychoterapią, gorąco polecam, ale nie tylko tym, jeśli ktoś się w ogóle interesuje tym, jak głęboko może sięgać ludzka świadomość, jaki to ma przełożenie na nasz stosunek do życia, do samych siebie i, co najciekawsze chyba tutaj, nasz stosunek do śmierci i umierania. Każdego, kto interesują te tematy ultimatywne, gorąco zachęcam do czytania jego książek. Z dziedziny psychologii Stanisław Grof na gruncie swoich badań właśnie z LSD był znany, powinien być znany też z tego, że wprowadził, on jak gdyby rozszerzył zakres zainteresowania sferami psychicznymi, takie, które psychologia tradycyjnie do tej pory miała, o dwie następne sfery, które do tej pory w bardzo nikłym stopniu były uwzględniane przez psychologów i psychoterapeutów. Mianowicie oprócz sfery takiej psychiki świadomej, która wynika z naszych doświadczeń życiowych, i oprócz sfery zwykłej podświadomości indywidualnej, rozszerzył badania psychodeliczne o sferę transpersonalną i sferę zwaną przez siebie sferą perinatalną. Słowo perinatalne znaczy okołoporodowa, to znaczy, że wszystkie nasze doświadczenia wokół tego też ważnego, kluczowego zdarzenia w naszym życiu, jakim jest poród, nasza psychika też nabrała bardzo wiele niezwykle znaczących dla jakości naszego życia jakości. Jest też znany z kilku innych tez i teorii, ale pominiemy sobie już tą sprawę. Każdy, kto będzie chciał, to sobie też podąży za tym nazwiskiem samodzielnie. Przechodzimy do następnego. A no właśnie, nie tylko on, pojedynczy człowiek, mężczyzna, naukowiec, tak, Stanisław Grof, ale też warto powiedzieć o jego partnerce życiowej, żonie Krystynie Grof, która uważam ma równie duży wkład w świat nauki i badań psychoterapeutycznych, co on sam. Krystyna Grof mogłaby w pełni i uchodzi również samodzielnie za uznaną badaczkę, osobę w środowisku. Jest pisarką, artystką, psychoterapeutką, wieloletnią trenerką w przesławnym instytucie zajmującym się psychologią transpersonalną, sławetnym instytucie z Kalifornii, instytucie Esalen. Pełniła też rolę prezeski w Grof Transpersonal Training Association. Napisała wiele książek o tym, jak można pomagać ludziom za pomocą psychoterapii psychodelicznej. Także znowu uważam, że mamy tutaj balans pomiędzy osobami dwóch płci, które z pewnością się kochały, które wniosły porównywalny wkład w nasz rozwój wiedzy w tym temacie. Na tym kończę ten przegląd nazwisk i króciutko chciałbym Państwu zarysować kilka teorii, które wynikają z całego dorobku prac tychże właśnie ludzi. Oczywiście nasza nauka, nawet posilając się tą najnowszą multidyscyplinarną dziedziną
którą jest neuronauka, nasza nauka jeszcze nadal nie wie, jak to się dzieje, że pewne cząsteczki chemiczne włączają w świadomości takie stany, a nie inne. Natomiast cały czas badania nad tym są prowadzone. Nie przez przypadek pewnie, w każdym razie znamienne to jest, że prawie na równi z odkryciem LSD i tego, jak działa na nasz umysł, odkryto też olbrzymią rolę serotoniny w regulowaniu naszych stanów psychicznych i w tej chwili prawie większość farmacji psychiatrycznej opiera się na wariacjach na temat zastępowania tego środka. Czyli dlaczego enteogeny działają tak, jak działają? To jest wielkie pytanie. Jest na ten temat oczywiście kilka hipotez. Pierwsza hipoteza, którą każdy badacz najpierw wysłuchiwał, jeśli tylko chciał naprawdę słuchać ludzi, których na początku antropologia odbierała za dzikich i nieuczonych. Ale kiedy antropolodzy i wielu innych badaczy w końcu otworzyło się z szacunkiem na ogromną wiedzę, którą mają ludy rdzenne, w końcu usłyszeli. Jak pytali Indian, zwłaszcza oczywiście szamanów, skąd oni wiedzą, jak leczyć środkami roślinnymi na rozliczne sposoby, na dziesiątki tysięcy? Skąd oni znają takie zatrzęsienie leków z tej naturalnej apteki? To oni mówili wprost. My to wiemy od roślin. Dokładniej mówiąc, od duchów roślin. Tutaj oczywiście umysł człowieka wyćwiczonego w materialistycznej nauce Zachodu na początku zupełnie klękał, ale z czasem nauczyliśmy się tego słuchać. Czyli pierwsza teoria szamańska, prawda przekazywana przez tych ludzi, mówi: te rośliny, te związki chemiczne zawarte w tych roślinach pomagają nam, dlatego że jest to sprawa duchów, które przynależą im. Tak? Ich jakieś tam inny rodzaj jestestwa bytującego pozamaterialnie daje nam te informacje. Wprost. Następną teorią, którą jako pierwszą posiłkowali się psycholodzy i psychiatrzy Zachodu, próbując wyjaśnić, jak psychodeliki mogą otwierać tak przebogate sfery naszej podświadomości, no właśnie, podświadomości nie tylko indywidualnej, ale i zbiorowej, no to wypisz, wymaluj, cudownie się do tego nadawała teoria jungowska. Jung był jednym z pierwszych, którzy spopularyzowali, to też nie był jakiś jego wyjątkowy pomysł, ale był pierwszym, który spopularyzował i tak przekonująco o tym pisał w dziesiątkach swych książek, że my ludzie mamy dostęp nie tylko do naszej indywidualnej, autobiograficznej nieświadomości, tych rzeczy, które wyparliśmy, zapomnieliśmy, ale gdzieś tam im głębiej zejdziemy w tą podświadomość, to mamy dostęp też do wszystkich informacji, które zdobyli ludzie ze wszystkich kultur na świecie. Czyli do nieświadomości zbiorowej, w której mieszkają co? Archetypy, tak to nazywał Jung. I wielu ludzi, stykając się z niezwykle plastycznymi wizjami, które mają konkretne tematy, są sensowne, mogą być interpretowane, to te wizje najczęściej obracają się wokół treści rzeczywiście archetypicznych. Trzecia teoria, nazwijmy ją teorią biomedyczną, mówi, że jest to teoria najbardziej spłycająca całość zjawiska, najbardziej materialnie ugruntowana, teoria biomedyczna właśnie. Mówi, że to jest nic innego jak działanie jakichś tam molekuł, różnych związków, które po prostu są podobne do związków, które już są w naszym mózgu i pasują mechanicznie po prostu do tych zameczków, tak jak klucz pasuje do zamka, przez to włączają przeróżne funkcje i stany w naszym mózgu. Ale oczywiście żaden naukowiec, który tkwi twardo w paradygmacie jedynie biomedycznym, żaden naukowiec, który nie uwzględni jeszcze innej sfery, którą jest sfera energetyczna, czy wręcz sfera duchowa, nie bójmy się tego powiedzieć, on żaden nie będzie umiał wyjaśnić, jak te działania w mózgu chemii przekładają się na konkretne fenomeny w naszej świadomości. Czwarta teoria mówi, nazwijmy ją teorią uduchowionych neuropsychologów. To są już ci, którzy właśnie optowali za nazwaniem tych środków enteogenami, czyli otwierającymi boskość w nas.
Ta teoria mówi, że te środki chemiczne jakimś cudem działają tak, że jednak otwierają pewne potencje w naszym mózgu, otwierają w taki sposób, że redukują cenzurujące działanie mózgu. Mózg został przez ewolucję wytworzony głównie dlatego, żeby zapewniać nam orientację w rzeczywistości nakierowaną na najprostsze odruchy zapewniające najszybszy sukces w rywalizacji w tej grze o ewolucję, tak? Czyli po prostu orientuj się szybko, żeby nie zostać zjedzonym i szybko i skutecznie wybierz najlepszą partnerkę do prokreacji. Natomiast doskonale wiemy, że życie nie tylko na tym polega, tak? I mimo tego, że dochodzi do nas przez nasze zmysły miliardy bitów informacji, to my świadomie zwracać uwagę jesteśmy w stanie najwyżej na kilka tysięcy. Natomiast jeśli zażyjemy środek enteogenny, okazuje się, że właśnie rozszerzamy, tak jak mówił Huxley, otwieramy drzwi percepcji znacznie, znacznie szerzej. I wtedy mogą do nas dopływać informacje, które umiemy na szczęście zamienić na rzeczy niesłychanie twórcze. Wzrasta nasza twórczość, wzrasta nasza wiedza, wzrasta nasza mądrość. Piąta teoria, tu nie zawaham się dać kredyt naszemu polskiemu, innemu sławetnemu badaczowi świętych roślin, szamanizmu i enteogenów w nich zawartych, Kuba Babicki. Zanim zacytuję, że on uważa, iż clue tego, jak działają te środki na nasz umysł, to jest transkomunikacja pomiędzy innymi istotami ze świata żywego, a nami ludźmi. Bardzo wielu badaczy enteogenów dochodzi do podobnego wniosku, że działanie tych substancji wydaje się tak wysoce celowe, że żaden z nich już nie jest w stanie spocząć na tezie redukcjonistycznej, że to jest przypadek, i po prostu dopatrują się w tym inteligentnego planu, tak, który miał kto? Natura, Bóg? Nie wiemy, tak? Z pewnością natura go realizuje. Tak więc Babicki mówi, że rośliny wynalazły taki sposób, być może cały czas dzięki temu, że koewoluowały, przecież jednak większość tych budulców, najprostszych budulców istoty żywej, chemicznych jest dla większości roślin, zwierząt i grzybów dokładnie taka sama. I dzielimy wiele genów też z innymi podrzędnymi nam istotami żywymi. Także być może rośliny to wynalazły, czy też natura to wynalazła, te środki dokładnie po to, żeby się z nami komunikować. Więc nasz umysł, kiedy jest pod wpływem działania takiego środka, najwyraźniej podłącza się do jakiejś sfery wiedzy, którą wielu już naukowców nazwało polem morfogenetycznym, być może tak to właśnie powinniśmy nazywać, plus do pola morfogenetycznego danego gatunku rośliny, danego gatunku istoty żywej, plus do pola morfogenetycznego całego ekosystemu, plus dla pola informacyjnego, tu już może nie powinniśmy go nazywać morfogenetycznym, ale może kroniką Akaszy wręcz, plus do przestrzeni rytualnych wierzeń ludów, które miały już wielosetletnią czy nawet wielotysiącletnią tradycję komunikowania się z danymi roślinami świętymi, używania tych środków do rozszerzenia swojej wiedzy. Także tak wygląda teoria Babickiego, którą jestem przekonany, że on jeszcze z sukcesem będzie dalej rozwijał. Dalej teoria McKenny, a może właśnie McKennów, obu braci. Nie da się ukryć, że jedną z najdziwaczniejszych tez, którą wygłaszał chętnie McKenna, również rejwując, było coś takiego. Otóż grzyby, być może są one istotami żywymi, które kiedyś tam przybyły do nas z kosmosu. Teoria panspermii wcale nie jest taka dziwaczna. Więc to może grzybnia właśnie kiedyś przybyła do nas z kosmosu właśnie po to, żeby zasiać życie, właśnie po to, żeby porozumiewać się i może też ukryć się, przekształcić się w wiele innych form życia, a z pewnością robi to. Być może pierwsze hominidy też zrywały grzybki i zjadały je i być może dzięki temu osiągnęły skok ewolucyjny
od prostych małp, które mają jeszcze stosunkowo nikłą samoświadomość, do nas ludzi, którzy nagle wytworzyliśmy język, zaczęliśmy pisać pieśni, wytwarzać poezję, a potem już świadomie nawet badać, po kilku dziesiątkach tysięcy lat świadomie badać to, jak rośliny mogą się porozumiewać z wami. Tutaj takim znamiennym, sławetnym cytatem niech będzie: wy, małpy, myślicie, że wszystko kręci się wokół was. Pie. Ten cytat oczywiście był używany na wszelkie sposoby przez wielu innych ludzi, którzy głoszą animizm czy jedność wszelkiego życia. Ja napotkałem go jak cytowanego, rozpowszechnianego jako jedno ze zdań umieszczonych w manifestie ayahuaski. Można powiedzieć, że też McKenna w jednym z swoich objawień, znaczy dokładnie on to opisywał, że usłyszał takie credo od ducha ayahuaski, kiedy zażył ayahuaskę wraz z bratem w sławetnej wiosce La Chorrera, w amazońskiej wiosce kolumbijskiej. Dalej jest teoria Strassmana, Ricka Strassmana, który do tej pory pracuje badawczo, i jego badania w latach 90. były prawdopodobnie pierwszymi w tej trzeciej fazie badań nad enteogenami, po długiej przerwie właśnie wywołaną tym stłumieniem legislacyjnym, ogromnym stłumieniem zainteresowania badań i używaniem w ogóle tych środków. Rick Strassman był jednym z pierwszych, który uzyskał pozwolenie w latach 90. na badanie DMT, substancji już wyizolowanej, substancji czynnej, która jest obecna w bardzo wielu roślinach, nie tylko w ayahuasce, w bardzo wielu roślinach. To też nam mówi coś ważnego. Otóż teoria Strassmana, którą bardzo wielu farmakologów, biologów stara się doudowodnić w tej chwili, mówi coś takiego, że otóż odnaleziono już DMT, tą substancję psychoaktywną, również w naszej ludzkiej szyszynce. Śladowe ilości, ale odnaleziono. Wiemy, że ta substancja właśnie jest bardzo podobną, jest analogiem do serotoniny również, tak? Wiemy, że DMT znaleziono również w wielu innych tkankach i narządach ciała ludzkiego. Również u myszy najpierw, zanim u człowieka znaleziono DMT. Także nie tylko rośliny nam dają tą substancję, również zwierzęta i również my ludzie potrafimy ją produkować sami. Po co? Być może celowo, choć oczywiście nieświadomie. I teoria idzie dalej w taki sposób, że ludzie, jeśli doświadczają jakiegokolwiek stanu psychodelicznego czy mistycznego, w jakikolwiek sposób osiąganego, tak? Nawet osiąganego nie chemicznie, a innymi technikami, na przykład oddechem holotropowym wynalezionym przez Grofa, czy jakimkolwiek techniką medytacyjną czy jogiczną, to być może, czy długą głodówką i tak dalej, być może właśnie wtedy tą swoją intencją mózg zaczyna uruchamiać w szyszynce produkcję, zwiększoną produkcję DMT, która właśnie otwiera ten nasz konglomerat biologiczny, materialny na to doświadczenie dla całej naszej istoty, które potrafi być tak dogłębnym doświadczeniem. Także nieważne, czy chemicznie, wtedy nazwiemy to doświadczeniem bardziej psychodelicznym, enteogenetycznym, czy innymi metodami, innymi środkami, doświadczenie mistyczne zawsze jest fenomenologicznie takie samo. Bo nasze mózgi najwyraźniej zostały przez ewolucję, czy przez Boga, przygotowane do tego, żebyśmy mogli zyskiwać takie doświadczenia. I to jest ostatnia teoria, którą zawarłem w tym wykładzie, choć to nie znaczy, że ostatnia teoria, która funkcjonuje współcześnie w nauce i ostatnia, która się pojawi. Na pewno ta dziedzina wiedzy będzie się w obecnych czasach niezwykle dynamicznie rozwijała. Jestem o tym przekonany po 4 latach wglądania w temat. Coraz liczniej prowadzone są w świecie zachodu konferencje. Marzę o takim świecie, również u nas w Polsce, gdzie również nasi naukowcy zainteresują się do tego stopnia, że będą w stanie nacisnąć na naszych legislatorów, polityków, aby byli łaskawi w końcu zaliczyć te substancje do substancji nie tak rygorystycznie kontrolowanych, tylko substancji takich, na których można prowadzić badania naukowe i medyczne.
To mogą nam dać enteogeny. Ayahuasca, jak już wspomniałem, jest takim najbardziej prototypowym enteogenem. Takim, którego ludzie obeznani z kilkoma rodzajami enteogenów nazywają stosunkowo najbardziej łagodnym, ale też nie znaczy to, że niewymagającym, silnym, ale jednocześnie bardzo pozytywnym. Bardzo dużo już wiemy na temat tradycji tego, jaką rozliczne plemiona indiańskie w Amazonii nakładają na używanie tej rośliny. Warto tutaj przytoczyć takie jej nazwania. Znaczy dokładnie substancja ta, wywar ten składa się przede wszystkim z dwóch podstawowych roślin, ale nazywa się całą substancję najczęściej nazwą jednej z tych roślin, stąd właśnie jagę w różnych językach, jagę albo ayahuasca, albo hoaska. Nazwy te rozliczne można tłumaczyć na nasz język jako pnącze duchów, pnącze umarłych. Czasami mówią o niej babcia nauczycielka, puszczańska nauczycielka, nauczycielka lasu. A już takie hasło najbardziej barwne dla człowieka zachodu, najwięcej mu mówiące, to telewizja duszy. Otóż Indianie właśnie chcąc uświadomić człowieka zachodu, jak ona działa, często właśnie odwołują się do tego porównania, że to jest takie coś jak telewizja. Telewizja edukacyjna. Zobaczysz obrazy i oczywiście nie tylko obrazy, to jest oczywiście multiwymiarowe doświadczenie i zmysłowe, natomiast wraz z tymi obrazami, obrazy są równie realistyczne jak to, co widzisz na co dzień i za tymi obrazami idzie wiedza i konkretne odczucia, które dają ci wiedzę. Jaką wiedzę? Niekoniecznie taką, jaką byś chciał uzyskać, czy taką, jaką uważasz, że chciałbyś, ale na pewno taką wiedzę, jakiej na danym etapie rozwoju psychicznego, duchowego potrzebujesz. Zupełnie tak, jakby duch ayahuaski wiedział lepiej. Z pewnością jako środek enteogenny, który otwiera naszą podświadomość, tak? Przede wszystkim ma za zadanie wyłonić z głębi tego, czego w ogóle nie byliśmy świadomi, albo kiedyś byliśmy, ale wyparliśmy, albo tak trochę jesteśmy świadomi, ale nie nadajemy tego temu czemuś w swoim życiu odpowiedniej wagi, to ma właśnie wydobywać to, te kwestie, aby nasze ustosunkowanie do samych siebie, do całego świata istot żywych i do całego świata, nie tylko materialnego, stało się jak najbardziej harmonijne, jak najbardziej pozytywne. Tak więc, Indianie używają tego, my naprawdę do końca nie umiemy, antropolodzy naprawdę do końca nie umieją powiedzieć od jak dawna, od setek lat na pewno, bardzo prawdopodobne, że od kilku tysięcy, a niektórzy sądzą, że nawet od kilkudziesięciu tysięcy lat. Tyle lat może mieć doświadczenie, które z pokolenia na pokolenie przekazują sobie szamani tych rozlicznych ludów z Puszczy Amazońskiej. Także ayahuasca czasami ma bardzo skomplikowany skład, ale zawsze podstawą absolutną jest mieszanina dwóch roślin, które żadna bez siebie, bez tej drugiej, tak jak w moim poprzednim wykładzie, częstokroć mężczyzna być może bez tej inspiracji ze strony swojej ukochanej kobiety być może by nie osiągnął aż takich naukowych wyżyn. A tutaj jedna roślina bez drugiej nie dałaby nam nic albo prawie nic. Otóż przede wszystkim musimy mieć korę pnącza, zwanego z łaciny Banisteriopsis capi. Ona zawiera inhibitory pewnego enzymu w żołądku, który gdyby nie został stłumiony przez ten środek, to rozłożyłby bardzo szybko tą drugą substancję czynną, tą już substancję wprost psychoaktywną, którą jest DMT, dimetylotryptamina. I zawiera tą substancję, tam akurat oni najczęściej w puszczy pobierają tą substancję z liści rośliny Psychotyra viridis, ewentualnie Diplopteris cabrerana. Natomiast biolodzy, etnobiolodzy wiedzą już, że
szereg roślin, dziesiątki, jeśli nie setki roślin na całym świecie, również tych, które rosną w naszym kręgu, również zawierają DMT, tylko czasami w znacznie mniejszych dawkach. Tak więc znowu potwierdza się jakby teza, że może to niekoniecznie jest przypadek, ale przyroda przygotowała się, czy też od dawna tak bardzo współistniała z nami zwierzętami i nami ludźmi, że po prostu stworzyła pewne powinowactwo, które cudownie potrafi działać właśnie na nasz mózg i przez to na naszą świadomość. Indianie oczywiście czasami, a nawet dość często domieszają do tych dwóch głównych składników wiele innych jeszcze świętych roślin, które jakoś tam wzmacniają, jeszcze wspierają to działanie. Natomiast najbardziej znanymi zamiennikami, czasami jak ludzie tutaj na zachodzie chcieliby sobie uważać coś takiego, jeśli odważają się i są tam chemikami chociaż trochę, no to mogą się dowiedzieć, że z roślin akacjowatych i mimozowatych można pozyskiwać DMT, a z ruty stepowej, no co prawda to nie jest roślina rdzennie nasza polska, ale w kręgu naszej kultury śródziemnomorskiej, europejskiej do dostania też można pozyskać harmalinę i herminę, która właśnie unieczynnia ten enzym w żołądku, który zapewnia nam doświadczenie enteogenetyczne po zażyciu ayahuaski trwające średnio 5-6 godzin, a nie tylko takie, które zakończyłoby się po 5 lub 10 minutach. Przekonał się o tym już Rick Strassman, kiedy badał w latach 90. właśnie dimetylotryptaminę. On tam badał ją albo w ziewnie najpierw, inni też wcześniej badali ją zażywaną w ziewnie. On badał ją zażywaną dożylnie, ale też te doświadczenia były raczej krótkie. No, pewne jest natomiast na pewno to, że ludzie, którzy z niepewnych źródeł, jak narkotyk, jeśli właśnie zdobywają to prawie jak narkotyk, to zdobywają najczęściej tą wersję wziewną, która zapewnia im wgląd w siebie, taki, który niekoniecznie są w stanie przyswoić do swojej psychiki, bo opisują to podobnie, jakby to było natychmiastowe wystrzelenie w kosmos. Rzadko który organizm, jeśli nie jest się pilotem, tak, jest w stanie znieść takie przeciążenia i takie prędkości. Nie jesteśmy w stanie odebrać mądrości, takiej dawki mądrości, która jest nam przekazywana w ciągu 5 minut. Natomiast jesteśmy w stanie, czasami niezwykle skutecznie, jesteśmy w stanie nauczyć się od tej rośliny wtedy, kiedy ona nam w sposób względnie spokojny przekazuje tą wiedzę w ciągu 5, czasami nawet do 8 godzin. Mówię w sposób względnie spokojny, bo zauważcie Państwo, że jedną z wymienionych już wcześniej nazw na ayahuaskę była La Purga, czyli po hiszpańsku wymiotnica, tak? Roślina, która powoduje bardzo ostre wymioty i chcąc się z nią skomunikować, niestety trzeba być na to przygotowanym, że ona również, ponieważ głównym jest jej działaniem oprócz uczenia jest leczenie, oczyszczanie. Tak? To o tym mówią wszyscy szamani, że leczenie składa się nie tylko z leczenia ciała, ale jest to oczyszczanie z zabrudzeń, wszelkich naszych relacji ze naszym ciałem, powtarzam to, relacji z naszym umysłem i relacji ze społecznością wokół nas. Także szamani tego nas mogą nauczyć, że nie działają jak wybiórczo, jak nasi lekarze medycyny zachodniej, że oni chcą uleczyć tylko ciało. Oni i ta mądrość od nich wyzyskana, przed tą mądrością powinniśmy głęboko chylić czoło. Oni zawsze działają na tych trzech polach jednocześnie. Uzdrawiają zarówno umysł człowieka, jego ciało i jego relacje ze społecznością całą. Całą społeczność de facto uzdrawiają, nawet jeśli tylko w postaci pojedynczego pacjenta i relacje człowieka z całym jego otoczeniem. Ten jeden z zamienników właśnie ayahuaskowych, ruta stepowa, wygląda na zdjęciach tak. Przechodząc dalej do badań nad ayahuaską. Wspomnieliśmy, że głównym środkiem czynnym, psychoaktywnym w niej zawartym jest DMT, dimetylotryptamina. Związek chemiczny, którego budowa, działanie chemiczne jest już stosunkowo bardzo dobrze poznane. I co ciekawe, pierwszy badał jego efekty psychodeliczne tego środka już wtedy wyizolowanego w latach 50. Pierwszy badał Steven Shara,
w roku właśnie dokładnie 50. Natomiast później lawinowo zaczęły się następne odkrycia, na przykład odkryto DMT w krwi ludzkiej po raz pierwszy w roku 65. I to nikt, kto wcześniej cokolwiek enteogennego zażywał. Najprawdopodobniej to było DMT, które dostało się tam w jakikolwiek sposób, bo było wydzielone endogennie. Dalej w roku 2013 udowodniono, że DMT znaleziono w szyszynce szczura. I badania Strassmana, o których już troszeczkę wspominałem, bo to jest jedno z wielkich nazwisk w badaniu nad enteogenami w ogóle, badania na przestrzeni lat pomiędzy rokiem 90 a 95, 5 lat, one zaowocowały taką hipotezą, że właśnie ludzka szyszynka najprawdopodobniej w sposób całkowicie naturalny w niektórych stanach z jakichś powodów produkuje DMT, I zwłaszcza w tych stanach zmienionej świadomości, i rozbieranie tego na czynniki pierwsze w tej naszej nauce zachodu, która uwielbia redukcjonizować mechanizmy, być może nie jest całkiem zasadne. Nie wiemy, co jest pierwsze, a co drugie, czy kura, czy jajko, tak? Czy najpierw musimy być gotowi na stany mistyczne, żeby szyszynka produkowała? Na pewno takie wzmocnienie też działa, ale być może pierwsze stany w ogóle, którymi ulegamy, nawet te przypadkowe, być może też one dzieją się właśnie dzięki temu, że mamy w mózgu endogenną dimetylotryptaminę. To jest bardzo wielkie pytanie, nie tylko w psychologii, nie tylko w psychofarmakologii, to jest jedno z największych pytań w ogóle w naszej nauce, tak? Jedno z pytań, które może przywrócić do góry nogami cały paradygmat, na którym stoi nasza nauka zachodu. Co było pierwsze właśnie? Materia czy świadomość? Świadomość czy jednak materia? Rick Strassman, badając to DMT, on przyznał się w swojej książce DMT Molekuła duszy, również jest film na ten temat przetłumaczony na język polski, dostępny. On powiedział, przyznał się wprost, że do badań nad tą substancją skłoniło go podobieństwo opisów wpływu praktyk medytacyjnych religii wschodu, głównie buddyzmu, do właśnie efektów wywołanych przez środki psychodeliczne. Czyli mówimy już teraz częściej, przynajmniej ja mówię, lansuję tą nazwę enteogenami, tak? I on z tego przeświadczenia dalej, zwierzając się swoim licznym przyjaciołom, którzy praktykowali buddyzm, on też sam wcześniej praktykował buddyzm tybetański, jak zwierzał się przyjaciołom, to wielu z nich podchodziło do tego z ogromną rezerwą i nawet jak pewne zaburzenie pewnego rodzaju świętości. Uważali, że no, to jest jakaś sztuczność, tak? Stany wyzwolenia umysłu, które miałyby być wywołane czymś materialnym, mogą nie być trwałe, mogą nie być tak wartościowe. Ale on uparł się i badał to. I przecież wielu jego pacjentów, wielu uczestników jego eksperymentów, tak jak wielu innych ludzi uczestniczących w jakichkolwiek eksperymentach z enteogenami, stwierdza, że, jak już powiedzieliśmy, te doświadczenia poza życiu są prawie fenomenologicznie nieodróżnialne od przypadkowych czy wywoływanych praktyką religijną stanów mistycznych. Kilka nastąpi teraz następnych ajałaskowych zdumień, jak ja to nazywam. Otóż ajałaska jako nauczycielka, roślina nauczycielka, potrafi nas wiele nauczyć o biologii, o naszych związkach z istotami żywymi. I o tym, jak możemy odkrywać wiedzę, jak z pewnością o tym, jak rdzenni mieszkańcy, rdzenne ludy odkrywały wiedzę na temat życia. Jaki to dziwny zbieg okoliczności sprawia, że tak ogromna liczba roślin zawiera dimetylotryptaminę? Również można to przełożyć na inne królestwo istot żywych. Dlaczego aż tyle różnych grzybów, które można spotkać dokładnie pod prawie każdą szerokością geograficzną? 180 bez mała gatunków grzybów zawiera też psylocybinę i psylocynę. Środki też zdolne otwierać naszą świadomość, tak? Czy uznać to tylko i wyłącznie za przypadek, tak? Za artefakt tego, że
mechanizmy ewolucyjne po prostu rozsypały się szerokim wachlarzem po naszym świecie. Tak? Wielu ludzi, i powiem tak, im więcej czytam, im dłużej czytam badaczy enteogenów, tym bardziej natrafiam, że chyba już prawie nie ma spośród nich takiego, który by nie wszedł w przeświadczenie, że to nie może być przypadek, to musi być jakiś inteligentny plan, intelligent design. Jaki to przypadek, pytajmy dalej, pokierował szamanami Amazonii w taki sposób, że one odkryli sposób unieczynniania tego enzymu, który normalnie by rozłożył substancję psychoaktywną w żołądku i de facto nie zapewniałby nam sesji nauki trwającej kilka godzin, tylko właśnie wystrzelenie w kosmos, nad którym być może nie bylibyśmy w stanie nadążyć. Już samo to zadziwiało etnofarmakologów. Jak z milionów roślin, które rosły w ich otoczeniu, tak, oni natrafili na te dwie, które trzeba połączyć, żeby dały ten efekt. To jest zadziwiające. Ale to nie jest jedyna zadziwiająca rzecz. Dalej za tym idzie zdziwienie jeszcze bardziej ogólnej natury z zakresu etnofarmakologii. Jak w ogóle Indianie setek plemion mogli zdobyć, nawet jeśli mieli na to te przysłowiowe tysiące lat, tak? Jak oni mogli zdobyć tak dogłębną wiedzę na temat, powtarzam, dziesiątek tysięcy zastosowań, dziesiątek tysięcy roślin leczniczych, jeśli nie dysponowali taką aparaturą badawczą i takim aparatem mentalnym, pojęciowym, naukowym, metodologicznym, jakim my na Zachodzie wypracowaliśmy. Tak? Oni nie mają laboratorium. Oni nie wiedzieli, co to statystyka. Jakim cudem? Otóż jest też nasz polski badacz, głównie jest to pisarz, podróżnik, można by go nazwać też etnografem, Roman Warszewski, który też kiedyś zapłodnił mnie jedną swoją myślą na temat takiej hipotezy. Z pewnością nie można by to nazwać, że to jest tylko jego hipoteza, ale za chwilę o niej powiemy jeszcze, za chwilę ją jeszcze rozwiniemy. Wróćmy na chwileczkę jeszcze do endogennej ayahuaski. Również za naszym niezwykle interesującym polskim badaczem roślin świętych Jakubem Babickim przytoczę. On na pewno to wie też już z kilku innych opublikowanych na świecie badań. Natomiast ja pierwszy raz od niego to usłyszałem, że niezależnie od tego, że Strassman nie udowodnił do końca tej swojej hipotezy, że to szyszynka produkuje DMT dokładnie po to, żebyśmy mieli stany mistyczne, jednak odkryto całkiem niedawno, że w mózgu, w szyszynce również jest dodatkowo wytwarzana substancja zwana pinoliną. I to również jest środek, który hamuje rozkładanie DMT w naszym organizmie, głównie w żołądku. Mamy również, produkujemy endogennie w swoich organizmach, my ludzie naturalnie produkujemy również tą drugą substancję, którą już znamy z tego przesławnego połączenia w wywarze ayahuaskowym. Także można powiedzieć, że my, istoty ludzkie, produkujemy w swoich organizmach prawdziwą, wewnętrzną, endogenną ayahuaskę. To jest dopiero zdziwienie. Po co? No właśnie, może właśnie po to, żebyśmy mogli mieć te stany enteogenne, stany mistyczne, tak? Żebyśmy odkryli, że poza materią istnieje coś więcej. Do tej pory historycy kultury, religioznawcy, antropolodzy kulturowi mówili, że ludzie musieli wytworzyć pojęcie Boga jako siły wyższej, jako siły opiekującej się nimi, bo byli, podobnie jak inne istoty żywe, na pewno, a jednak bardziej przytłoczeni trudami życia i umierania, rywalizowania o pożywienie i o w ogóle wytrwanie w środowisku, więc musieli jako pocieszenie wymyślić ideę Boga, tak? Wymyślić! No bo jeśli nie wymyślić, to tylko teza lansowana przez prawdziwych mistyków religijnych, że Bóg sam schodził na ziemię, albo teza lansowana przez piewców w teorii, że to starożytni astronauci z innych sfer kosmosu do nas przylatywali i my ludzie braliśmy ich za bogów, bo byli tak zaawansowani technicznie i uczyli nas niejednokrotnie.
A tutaj biolodzy i antropolodzy mówią, no właśnie, może Bóg gdzieś tam jest ukryty, tak? A pozwolił nam mieć tą wiarę, to przeświadczenie, że jest, bo odkryliśmy Go, czy chociaż cząstki Jego we własnej świadomości, dzięki doświadczaniu takich właśnie oto stanów mistycznych. I przechodzę właśnie do tej hipotezy, którą... To też nie jest jedyny człowiek, który sformułował taką hipotezę, ale ja roboczo nazwałem ją hipotezą Warszewskiego, bo pierwszy raz od niego akurat to, u niego to przeczytałem. Nasz sławetny podróżnik Roman Warszewski w swojej książce Tajna misja Eldorado opisał to zdarzenie, wydana w 2005. Jeżeli ktoś nie kojarzy tego człowieka, to być może skojarzy to z popularyzowaniem sławetnego leku też dżunglowego Wilka Kory. On napisał sławetną książkę Wilka Kora, leczy raka. Tak więc w tej książce Tajemna misja Eldorado, on dokładnie tak jak tytuł sugeruje, na swojej wyprawie chciał odkryć Eldorado. Chciał odkryć Eldorado, tak jak wielu innych poszukiwaczy, których wielu innych nazywało szaleńcami, a jednak w historii badań antropologicznych i odkrywających naszą historię, wiemy, że coś, co było brane jako mity, wcześniej też przez niektórych szaleńców było odkrywane jako prawda, na przykład Troja przez Schliemanna. I Roman Warszewski, dotarłszy w swojej wyprawie w pewien region, mało znany region, ale nie całkowicie nieznany białym ludziom region dżungli amazońskiej, dotarłszy prawie już do celu, oddzielało go od tego celu, nie mógł już dalej się posunąć z powodu tego, że rzeka wyschła ze swoimi towarzyszami, nie mógł się dalej posunąć. Kilka kilometrów go dzieliło od odkrycia i ich przewodnik zaproponował im niejako na pocieszenie: dobrze, mogę wam zaproponować teraz ceremonię z użyciem ayahuaski, tak? Wypijcie to. Może to wam coś da. Warszewskiemu dało. Niestety ta teza jest absolutnie naukowo nie do udowodnienia, ale pozostaje niezwykle ciekawą. Otóż Roman Warszewski w swych wizjach ayahuaskowych dostrzegł, tak jak wielu ludzi dostrzegających w wizjach enteogennych, dostrzegł pewne, jak to się potocznie nazywa, świetliste, złote architektury. Tak? Ludzie częstokroć mają takie geometryczne wizje, święta geometria, bardzo przestrzenne, bardzo, bardzo kalejdoskopowe, piękne, coś, co oni mogą nazywać, może być interpretowane jako architektura, czy wręcz właśnie miasta. No i jak już ochłonął po tym doświadczeniu, zdumiał się, ja przecież szukam złotego miasta. I wprawdzie nie znalazłem go w rzeczywistości fizycznej tutaj, ale znalazłem go w swojej rzeczywistości wewnętrznej, w swojej psychice. Być może to jest to, być może to dlatego do tej pory żadnemu poszukiwaczowi nie udało się odnaleźć tego legendarnego miasta. A być może po prostu o nim mówili metaforycznie Indianie, bo oni wiedzieli, że on istnieje w innej rzeczywistości, która dla nich od zawsze była równorzędną rzeczywistością dla tej naszej materialnej. Tak więc być może Eldorado istnieje w światach ducha tylko, tak jak Szambala. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że nauka nasza w końcu dojdzie do świadomości, że być może my już prawie mamy w swych rękach dowód na to. Oczywiście trzeba nadal pokory i otwartości całych tysięcy naukowców, żeby ten dowód przyjąć za dobrą monetę. Ale wielu z nas interesujących się naukami mistycznymi, paranaukami, wie już od dawna, że nie ma sensu się sprzeczać, że istnieje odmienna rzeczywistość, która być może jest nawet ważniejsza dla naszego bycia w świecie niż ta materialna. Być może ta teza, taka swoiście statystyczna teza, chociaż nie słyszałem, żeby ktokolwiek jakikolwiek statystycznie dokładnie, jakimiś dokładnymi obliczeniami udowodnił, ale być może właśnie ta teza, że jest raczej niemożliwością, żeby szamani indiańscy metodą prób i błędów
eksperymentowali ze środkami odroślinnymi, nie bacząc na to, że mogli przecież umierać jak muchy równie dobrze, tak? Niż wynaleźć akurat środek, który pomaga i leczy. Chociaż są też relacje ludzi, którzy badali bezpośrednio doświadczenia szamanów, które mówią, że no, oni czasami umierają, tak? Jednak pytanie, czy umierają dlatego, że właśnie eksperymentują z jakąś nową rośliną i to wcale nie roślina, nauczycielka im podpowiedziała, co z tego będzie, tylko po prostu rzeczywiście zrobili to metodą na chybił trafił, ale może rzeczywiście jest, znowu uwierzmy w to, co nam mówią, może rzeczywiście jest tak, że po prostu jest to forma walki magicznej między szamanami dobrymi a szamanami złymi, o których to walkach, wojnach wie każdy badacz szamanizmu, że niestety taka wojna magiczna ma miejsce. Może ich wobec tego zgony, które czasami spotykamy, zgony niewyjaśnione szamanów są właśnie z tego powodu. A więc czy metoda prób i błędów, czy też jednak po prostu istnieje ten sławetny duch, którego Indianie niezwykle czczą, duch ayahuaski, telewizji, mówmy jak chcemy, nauczycielki dżunglowej, która jest tą jednak naczelną w hierarchii rośliną, którą oni mówili od początku, że oni zażywają ją po to, żeby inicjowała ich w bycie curandero, ayahuaskero, inicjowała ich w to, żeby oni umieli właśnie zdobywać szybko wiedzę za pomocą transów ayahuaskowych, zdobywać szybko wiedzę, jakiemu pacjentowi pomoże jaka roślina z dżungli. Tak więc jest to rodzaj zdobywania wiedzy intuicyjnego, o którym wielu ludzi już wiedziało, że istnieje, pozazmysłowego, o którym wielu ludzi wiedziało, że istnieje, a nasza redukcjonistyczna nauka Zachodu nadal częstokroć nie chce tego wziąć pod uwagę. Ayahuasca rzeczywiście jest wielką nauczycielką. Sam się o tym przekonałem na własnej skórze i słuchając wypowiedzi wielu osób, które też brały udział w ceremoniach ayahuaskowych w krajach, w których jest to legalne. Lekarz medycyny, warto przytoczyć, Jacques Mabit, powiedział coś takiego. Wypiłem ayahuaskę i poczułem, że podczas jednej nocy nauczyłem się i zrozumiałem o sobie więcej niż w poprzednich 20 latach. Takie właśnie porównania szybkości zdobywania wiedzy i ilości wiedzy, która jest w stanie do naszych umysłów dotrzeć, są bardzo częste wśród ludzi zajmujących się tematem. Na przykład psychoterapeuci psychodeliczni niejednokrotnie mawiają, ale też ich pacjenci mówią to: Boże, próbowałem już tylu rzeczy, a tutaj za pojedynczą sesją prowadzoną w odpowiedni sposób, w asyście, tak, z przygotowaniem, w sposób odpowiedzialny, czasami już za pojedynczym zażyciem środka enteogennego, ja uzyskałem o sobie taką wiedzę, czy uzyskałem takie oczyszczenie mojej podświadomości, które załatwiło mi wiele problemów i de facto 6 godzin sesji psychodelicznej było dla mnie ekwiwalentem 6 lat głębokiej psychoterapii. Czyż to nie jest, proszę Państwa, postęp? To jest gigantyczny postęp. I o tym postępie liczni psycholodzy i psychiatrzy nawet wiedzieli już w latach 50., 60., a potem ta wiedza została na długie lata stłumiona przez pełną uprzedzeń politykę. Bardzo smutne. Na szczęście w dzisiejszych czasach, jak już rzekłem w innym wykładzie, w dzisiejszych czasach obserwujemy trzecią falę, trzecią rewolucję badań i otwieranie się jednak establishmentu politycznego na wydawanie zezwoleń, no na razie w krajach Zachodu, prymat wiodą w tym Stany Zjednoczone i Wielka Brytania oczywiście, nad badaniami, nad rozlicznymi zastosowaniami enteogenów. Tak więc te liczne badania nad ayahuaską można by w tej chwili już mnożyć i można by naprawdę długo opowiadać. Ale ja nie taki cel tu sobie postawiłem na ten wykład. Mógłbym Państwa zasypać, zwłaszcza tych, którzy swobodnie czytają, rozumieją język angielski, mogę Państwa zasypać odnośnikami do opublikowanych badań dających niebywale rewolucyjną wiedzę na temat tego, co można leczyć, jak szybko można leczyć,
jak skutecznie można leczyć i jak można wykorzystywać ayahuaskę do pogłębionych badań nad działaniem ludzkiej świadomości i podświadomości. Te badania się multiplikują w tej chwili w postępie prawie geometrycznym. Ja sam na komputerze mam odnośników do nich parę dziesiąt, a w świecie na pewno jest coraz więcej, parę set, już coraz więcej konferencji jest na ten temat organizowanych. Można z tego czerpać. Także, proszę Państwa, są badania, takie jak widzimy na slajdzie z tyłu, są też badania całkiem nowe, które pokazują, w jaki sposób ayahuasca dokładnie działa na mózg. Są to badania neuronaukowe, czyli niezwykle twarde dowody, jednak w pełni zgodne z paradygmatem materialistycznej nauki, a być może te dowody twardo-materialne są w stanie jednak otworzyć naszą naukę na uznanie tej sfery informacyjno-duchowej. Erich Hoffman, nazwisko już być może Państwo kojarzą. Sam nie wiem, przyznam, czy to jest szyf, jak syn ktoś spowinowacony z Albertem Hoffmanem, czy zupełnie nie jest to zbieżność. Prawdopodobnie zbieżność nazwisk. Tak, tu chyba jedna literka się nie zgadza. Erich Hoffman i współpracownicy w 2001 na przykład w swoich badaniach ludzi, którzy uczestniczyli w ceremoniach ayahuaskowych. W tej chwili na świecie rozrastają się jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Kościoły, które jako stowarzyszenia religijne stosunkowo łatwo są w stanie uzyskać legislacyjne pozwolenie na używanie środków normalnie zakazanych dla swoich ceremonii religijnych. Tak? Jednak wolność religijna to jest swoistego rodzaju naprawdę dziwne w XXI wieku, że wolność religijna jest przez naszych legislatorów bardziej respektowana niż wolność naukowa. Podumajmy nad tym faktem trochę. No więc badali ludzi, którzy właśnie uczestniczyli w ceremoniach ayahuaskowych dzięki uczestnictwu w kościołach ayahuaskowych i stwierdzili, że porównują pracę ich mózgu i ich późniejsze funkcjonowanie psychiczne tych ludzi. Okazuje się, że praca mózgów tych ludzi pod wpływem ayahuaski pokazuje charakterystyki takie jak bardzo głęboka medytacja, prowadzona naturalnie, bez żadnych środków chemicznych wspomagających, tak? Bardzo głęboka medytacja i wręcz dostępność potem do stanów parapsychicznych nawet, można powiedzieć, dostępność tych ludzi do stanów nawet parapsychicznych jest jeszcze przez pewien czas po zażyciu tej substancji wzmocniona. To badania udowodniły. Także naprawdę wiele jest do zdobycia w sieci badań nad ayahuaską. Wszystkie te badania uświadamiają nam coś bardzo ważnego. Chcę tutaj złożyć też hołd pewnej organizacji międzynarodowej. W skrócie ona się nazywa MAPS, z anagramu słów angielskich. Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, MAPS. To jest organizacja w świecie zachodu w tej chwili wiodąca absolutny prym w finansowaniu, promowaniu, projektowaniu badań multidyscyplinarnych angażujących naukowców z różnych ośrodków akademickich, badań wszelkich nad zastosowaniami właśnie enteogenów do leczenia i do badań eksploracyjnych nad tym, jak działa nasza świadomość. Ostatnie nazwisko wielkiego badacza, który prawdopodobnie odkrył coś wspaniałego, zainspirował wielu biologów do odkrywania czegoś absolutnie wspaniałego. To ostatnie wielkie nazwisko, o którym wspomnę, Jeremy Narby. Proszę Państwa, był to antropolog pochodzący z Kanady, który w pewnym momencie zaczął pracować dla organizacji pozarządowej ze Szwajcarii. Ta organizacja stawiała sobie za cel, aby udowodnić, że Indianie amazońscy racjonalnie wykorzystują zasoby leśne. No bo szereg niestety szereg firm, wielkich korporacji raczej chce lansować tezę dla własnych interesów, że Indianie nieracjonalnie gospodarują lasem. Po to, żeby mogli ten las swobodnie ziemię im odbierać i odbierać im wszystkie zasoby naturalne, które normalnie do nich powinny przynależeć. Natomiast Jeremy Narby podszedł do zadania czysto statystyczno-ekonomicznie, tak?
wykonał początkową część swojej pracy i powiedział, to powinno wystarczyć, tak? Ja udowodniłem liczbami twardymi, że Indianie racjonalnie gospodarują swoimi zasobami leśnymi. Więc nie powinniśmy im tej ziemi wydzierać, tak jak wielokrotnie już to zrobiliśmy licznym ludom rdzennym. Natomiast z jedną rzeczą miał problem. Właśnie z tym, co mówią mu wprost szamani. Otóż szamani mu mówili wprost, słuchaj, no my wiemy, jak racjonalnie gospodarować, bo nas tego uczy duch rośliny, tak? Ayahuasca nas tego uczy. Duch? I tutaj on był niezwykle sceptyczny, tak? Powiedział, to jest chyba coś, czego ja nie mogę powtarzać ludziom Zachodu, bo od razu będą mnie mieli za oszołoma, który uwierzył innym oszołomom. Natomiast szaman indiański namówił go do zażycia ayahuaski i zażył. I od tego momentu pozbył się lęku przed oznajmianiem tej prawdy, że to naprawdę jakiś byt, który jest dostępny nam informacyjnie w stanach enteogennych, uświadamia nam ludziom coś niezwykle ważnego. Otóż to, że po prostu jesteśmy jednością z całym światem przyrody. To, że nasze biblijne oddzielenie, tak, czyńcie sobie poddanym tą ziemię, rośliny i zwierzęta, jak w Biblii napisano, to biblijne oddzielenie jest iluzją, jest manipulacją. Ayahuasca uczy jak żaden inny enteogen. Wiele innych dość podobnie, ale ona w sposób wyjątkowo silny właśnie daje tą naukę, że ty, człowieku, jesteś niczym ważniejszym i też niczym mniej ważnym od każdej najmniejszej roślinki, od każdego najmniejszego zwierzątka. Ja również to poczułem. Więc on od tego momentu, Jeremy Narby, nie boi się tego mówić, ayahuasca rzeczywiście uczyła Indian i teraz może uczyć nas, ludzi Zachodu. I od tego momentu on swoją karierę nakierował na zbieranie danych, twardych danych naukowych, głównie z zakresu biologii, które coraz więcej, proszę Państwa, odkrywają tego, że, uwaga, rośliny posiadają inteligencję. Uważam, że może to być bardzo ważnym kamieniem milowym w rozwoju naszej nauki, w rozwoju w ogóle naszej cywilizacji. Otóż to jest dziedzina badań coraz bardziej się rozwijająca współcześnie. Nazywa się tą dziedzinę badań neurobiologią roślin. I naukowcy, coraz liczniejsze grono naukowców, każdy tam badając jakąś swoją wycinkową roślinkę, udowadnia z coraz większą dobitnością, że rośliny, choć nie mają układu nerwowego, one zachowują się tak, jakby miały układ nerwowy. Choć nie mają narządów zmysłów takich jak zwierzęta, one odbierają zmysłowo rzeczywistość całym bogactwem zmysłów takich jak mają zwierzęta i my ludzie. Chociaż nie mają mózgów z korą, która odpowiada za wysokie myślenie, to one potrafią też kalkulować swoje reakcje wobec środowiska. Coraz więcej mamy dowodów na ten temat. Więc, proszę Państwa, otwórzmy się na to, że rośliny mają inteligencję, tak? To nie tylko zwierzęta są naszymi braciami mniejszymi, jak mawiał sławetny święty, ale też rośliny są naszymi braćmi mniejszymi, tak? I ta nauka, neurobiologia roślin, wraz z rozwijającym się współcześnie bardzo gwałtownie też pewnym nurtem filozoficznym, w tym nurcie pracują Tom Regan, Michael Marder, i Paul Taylor, skutkuje nawet czymś takim, że światli ludzie zaczynają coraz częściej pisać i mówić wprost, że być może powinniśmy zupełnie zmienić nasz stosunek do roślin. Doszło, proszę Państwa, nawet do tego, że Szwajcarska Federalna Komisja Etyki do Spraw Nieludzkiej Biotechnologii po przeanalizowaniu tych rozlicznych badań, które tak właśnie przez ostatnie 20 lat wybuchnęły w świecie nauk biologicznych, opublikowali swoisty manifest, w którym napisali coś takiego. Rośliny mają prawo do pewnej godności. Są istotami, które powinny być obdarzone szacunkiem. Być może na wzór tego, co niedawno zrobił rząd Indii. Przydzielił, ja nie sprawdzałem tej wiadomości dokładnie, ale widziałem kilka informacji w sieci, że rząd Indii przyznał godność osób nieludzkich delfinom.
od dawna wiedzieliśmy, że delfiny są inteligentne. Teraz, proszę Państwa, dzięki entomogenom, dzięki pracom antropologów uczymy się i biologów teraz, uczymy się, że rośliny też są bardzo inteligentne i potrafią nas wielu bardzo ważnych prawd o życiu i o nas samych nauczyć. Dziękuję bardzo za uwagę.